Kinga Achruk, kapitan reprezentacji Polski Kobiet. Powiedz, jak ta funkcja, bardzo ważna, jak z niej korzystać, aby zmobilizować koleżanki przed ważnymi meczami z Rosją? Nie wiem. Bo funkcja jak funkcja. Myślę, że tutaj kapitan nie odgrywa tak wielkiej roli, ponieważ każda z nas zbuduje tę atmosferę i każda z nas się podbudowuje, jeżeli chodzi o mecze, jeżeli chodzi o atmosferę w drużynie. Także ja tutaj nie odbieram jakiejś wielkiej odpowiedzialności w ten sposób, ponieważ daję wszystko od siebie, nie zważając na to, czy jest to rola kapitana, czy funkcja bycia w tej drużynie, ponieważ każda z nas wie, jak dołożyć właśnie tę cegiełkę, żeby budować tę drużynę. A jakie są twoje pierwsze skojarzenia odnośnie zespołu Rosji? Skojarzenia takie, na pewno z Kwizyna, pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Bo tam, przypomnijmy, była wygrana i bardzo ważna za poprzedniego selekcjonera, tak by był aż pierwszy krok do dobrych wyników naszego zespołu, czyli waszego tak samo. Zgadza się i pierwsze co to mam właśnie to pozytywne i to wspaniałe dla nas na pewno wspomnienie, gdzie była to wygrana przeciw jednym z najmocniejszych zespołów na świecie. Teraz wiadomo, że czeka nas trudne zadanie, czeka nas ciężki bój i jesteśmy na to przygotowane na pewno i fizycznie i psychicznie. Polska drużyna z Rosją ponownie zagra w Astrachaniu w hali Zwiezdnej. Ty już tam rok temu grałaś, jakieś wspomnienia z tamtego czasu? Niestety te wspomnienia nie są na tyle przyjemne, jak te z Kwidzyna, ponieważ był to ciężki mecz i w końcówce niestety na naszą niekorzyść był wynik ten końcowy, ale trzeba o tym zapomnieć i mam nadzieję, że możemy zmienić jakoś bieg tej historii. Na pewno będzie ciężko, nie ukrywamy, że na pewno nie jesteśmy w roli faworyta, ale może bez tej presji będzie nam się lepiej grało. Ale rewanż będzie w Polsce, chyba już dzisiaj możemy zaprosić kibiców do Koszalina. Tak, oczywiście. Serdecznie chciałam wszystkich zaprosić kibiców, aby pomogli nam w tym ciężkim boju i żeby wspierali nas w tych ciężkich momentach i żeby byli naszym ósmym zawodnikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.